Liczba kierowców prowadzących samochody po spożyciu nie maleje, wręcz przeciwnie. Statystyki pokazują, że wielu Polaków nie ma oporu, aby prowadzić samochód, będąc pod wpływem alkoholu. Nie tylko kierowcy samochodów prowadzą pojazdy, będąc po spożyciu. Nie inaczej jest w przypadku kierujących rowerami czy hulajnogami. Porównując ten rok, pierwszy kwartał tego roku do roku poprzedniego, w roku poprzednim ujawniliśmy 27 nietrzeźwych kierujących. W tym kwartale, w tym roku odnotowujemy 49 osób, które jechały pod wpływem alkoholu. W tej liczbie są też osoby, które kierowały pod wpływem alkoholu rowerem czy hulajnogą. Wysokie mandaty i odpowiedzialność karna najwyraźniej nie odstraszają tak, jakby można było przypuszczać. Dlatego policja jeszcze raz apeluje o rozwagę i rozsądek. Z uwagi na zbliżające się święta, z uwagi na zbliżający się weekend, apelujemy tutaj do kierowców o zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu zaburza nasze zmysły i upośledza je. W związku z tym przekłada się to na bezpieczeństwo w ruchu. Apelujemy też do pasażerów, do rodzin, żeby nie byli bierni, ale również zwracali uwagę na to kierującym, co może oczywiście pozytywnie wpłynąć tylko na bezpieczeństwo na naszych drogach. Statystyki niestety nadal pokazują, jak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności, jaką się bierze na siebie, wsiadając za kierownicę i wykazuje jej całkowity brak, prowadząc pod wpływem alkoholu. Kierujący przekraczający tą granicę 0,2 grozi kara grzywny, wysokie kary grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat 3. Natomiast kierujący przekraczający tą granicę 0,5 promila alkoholu już odpowiadają za popełnione przestępstwo i za to grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście też wszelkie wysokie grzywny, jak również zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 10.